Żłobki i przedszkola w naszym mieście funkcjonują w tej chwili na potrzeby osób związanych ze zwalczaniem pandemii, czyli dla pracowników służby zdrowia, dla pracowników służb mundurowych one pozostają otwarte, ponieważ z naszych wyliczeń, z tych statystyk prowadzonych w porozumieniu z rodzicami wynika, że to zapotrzebowanie rozkłada się na różne części naszego miasta. Nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy pozostawić wszystkie żłobki otwarte. Tam dzieci jest oczywiście dużo mniej, bo od 10 do 20 kilkoro pozostaje pod opieką nauczycieli, ale one muszą pozostawać właśnie otwarte ze względu na to, żebyśmy byli do dyspozycji właśnie tych pracowników, którzy muszą wykonywać swoje obowiązki. Jeśli chodzi o przedszkola, te statystyki, które były prowadzone, rozmowy z rodzicami, pozwoliły na wyciągnięcie takich wniosków, że dwa przedszkola, przedszkole numer 2 i przedszkole numer 15 zostanie zamknięte, zostało zamknięte tak naprawdę już od początku tygodnia, dlatego że tam były pojedyncze dzieci, natomiast wszystkie pozostałe przedszkola również funkcjonują tak, jak funkcjonowały, oczywiście z ograniczoną liczbą dzieci, czyli też z ograniczoną kadrą.